Sierpień i największe upały coraz bliżej. Jak spędzić wakacje korzystając z dobrej pogody, bez problemów i wizyty na pogotowiu? Wysokie temperatury to główna przyczyna omdleń, osłabnięć podczas sezonu wakacyjnego. By ustrzec się związanych z tym nieprzyjemności, należy podjąć odpowiednie działania. Jest widoczna zwiększona liczba takich zdarzeń jak omdlenia, zasłabnięcia, szczególnie w tych godzinach występowania najwyższych temperatur. W przeciągu tych ostatnich 2 miesięcy, w tych dniach, które były, w których notowaliśmy te zwiększone temperatury powyżej 27 stopni, około 30, była zwiększona liczba takich zdarzeń niż w dni chłodniejsze. By zachować bezpieczeństwo, nie trzeba konsultować się z lekarzem. Wystarczy wiedzieć, jakie są zagrożenia i jak im skutecznie przeciwdziałać. Pamiętajmy, że omdlenia dotyczą nie tylko starszych ludzi. No przede wszystkim starać się nie wychodzić na takie upały. Nawadniać się niekoniecznie tylko samą wodą, na przykład jeszcze preparatami zawierającymi elektrolity, które są dostępne w aptekach. No po prostu jak najwięcej pić, zakładać przewiewną odzież i przede wszystkim starać się jednak nie wychodzić, ograniczając to ryzyko. Niestety zdarza się, że ktoś zemdleje. Jak pomóc takiej osobie, mówi ratownik medyczny Marta Wiśniewska. No, przede wszystkim należy podejść jak do każdej innej osoby, bo na pierwszy rzut oka dość ciężko to rozpoznać. No, będzie na pewno zwiększona ta temperatura ciała, z tym, że nikt z nas na co dzień nie nosi tak naprawdę termometru. Także traktujemy nawet jak zwykłe omdlenie, bo równie dobrze może być omdlenie niezwiązane z upałem, ale pod wpływem odczuwalnej temperatury, tylko tej duszności. I po prostu położyć taką osobę, jeżeli już dojdzie do siebie, będzie przytomna, można dać coś chłodnego do picia. Jeśli zachowamy ostrożność, to nic nie stanie na przeszkodzie, by cieszyć się wakacjami i dobrą pogodą, czego wszystkim i sobie życzymy.